artykułu opublikowanego przez McDonalda, gdzie pan Borowy wyjaśnia, że w ramach otwarcia kompanii McDonalda przekazuje do Bolesławca nóżka. I to była cała informacja, jaka była na podstawie tego, w jaki sposób wysnuto takie, a nie inne wnioski. Artykuł cały czas jest dostępny, więc można go sobie przeczytać. Nóżka została przekazana w 2022 roku, czyli jeszcze nie było planów utworzenia McDonalda w Lubaniu, więc pan Borowy pomylił Lubań z Bolesławcem, w 2022 otwarcie Bolesławcu. Ale to już zamknijmy ten temat.